Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, czyli standardowe przywitanie. Jakoś tak, zawsze tak chodziło, chyba nawet od początku istnienia tego kanału. Witam Was w kolejnym odcinku związanym z tworzeniem emocji. Dzisiaj tworzymy emocję dosyć taką, powiem Wam, że podeszłam do niej bardzo standardowo, ale dlaczego, to wyjaśnię Wam za chwilę. Na pewno możecie zajrzeć do opisu, ponieważ tam powinny znajdować się mody, które zostały wykorzystane do tworzenia tej simki. W sumie nawet główne takie mody jak właśnie ubrania, czy też gałki oczne, ponieważ ostatnio właśnie pobrałam nowe gałki oczne, żeby było troszeczkę inaczej. Boże, chrypka mnie dopadła. W każdym razie, kochani, przechodzimy do złości i opowiem Wam co nieco na ten temat. Stwierdziłam, że złość kojarzy mi się z bardzo takimi ostrymi rysami twarzy i z czerwonym kolorem włosów. Ale nie udało mi się tego stworzyć tak do końca, ponieważ fryzury męskie, które miałam pobrane, nie posiadały takiego krwisto-czerwonego odcienia włosów jak fryzura damska, którą ostatecznie wybrałam. Jak już wspomniałam, taką podstawą były dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ostre rysy twarzy, czyli szpiczasta broda, czyli nos taki dosyć mocno zarysowany, musiały być brwi, które były wygięte w takie ostre łuki. Zresztą zaraz zobaczycie, że ten nos będzie też troszeczkę taki zadarty, jeżeli chodzi właśnie o kobiety. Jeżeli chodzi o faceta, tam nawet pojawi się jakiś taki mały garbek na nosie, czego z reguły nie robię. Chciałam też, jak wiecie pewnie, podejść do tego też troszeczkę inaczej i nie tworzyć simki znowu podobnej do zakochania, czy też podobnej do smutku, które już stworzyłam na moim kanale. Wykorzystałam też mody alfa, ponieważ one wydawały mi się tutaj najbardziej odpowiednie, a poza tym w sumie moje gameplaye są związane przede wszystkim z Maxi Smash, to może i nawet te emocje powinnam tworzyć z modami alfa i przy okazji podsuwać Wam linki do naprawdę, wydaje mi się, dosyć fajnych modów, które może macie, może nie macie, nie wiem, różnie to bywa, są osoby, które potrafią codziennie, znam takie, pozdrawiam Arua, szukać modów i są takie, które raz na jakiś czas coś tam pobierają, no, warkocze, i tutaj warkocze kucyki, które dałam mojej simce, na początku miała być to ta fryzura. Wydawała mi się dosyć taka spoko, te twarz było bardzo widać, włosy spięte. Nie chciałam, żeby przypadkiem włosy zachodziły tutaj na buźkę naszej simki. Chciałam tę buźkę całkowicie tak otworzyć, żeby było widać, to ja już wspomniałam po raz 50, to powtórzę, te ostre rysy twarzy. Standardowo też podeszłam dlatego, ponieważ macie tutaj takie skrzywienie właśnie w tych oczach, będą też troszeczkę skrzywione usta, ponieważ moja mama mi powiedziała, że ona nie może mieć uśmieszku, bo on jest taki drwiący, więc musi być uśmieszek, musi być uśmiech skasowany, musi być smutna mina, która będzie przywodziła na myśl właśnie bardziej złość. Standard kolejny tutaj polega na tym, że wykorzystałam, słuchajcie, mroczne makijaże, mroczne ubrania, gotycki kolor skóry, wszystko takie gotyckie, dlatego że chciałam złość połączyć przede wszystkim ze złem, a zło, wiadomo, najbardziej stereotypowo można do tego podejść, tworząc kogoś w takich ciemnych, czarnych kolorach, chociaż jeżeli ktoś wygląda, tak wcale nie oznacza, że on jest przecież złym człowiekiem i zło owładnęło całym jego życiem, prawda? To są tylko i wyłącznie, chcę podkreślić, stereotypy. Dzisiaj podeszłam do tego bardzo stereotypowo, ale wydaje mi się właśnie, że tutaj jakoś tak, jakoś mi to pasowało właśnie w ten sposób. Jak zwykle razem z panią jest stworzony też pan. Z pana nie wiem, czy jestem zadowolona. Wygląda ostatecznie troszeczkę dziwnie, ale można przymknąć na to oko. Zawsze staram się pana stworzyć, ponieważ panowie, mam wrażenie, na SimsTubie są bardzo poszkodowani, bardzo rzadko ktoś tak naprawdę prowadzi nimi serię, bardzo rzadko ktoś ich tworzy, wszyscy zawsze kobiety, więc no, ja jestem buntownik, jak wiecie. Lubię tworzyć coś inaczej, więc tworzyłem sobie pana i panią, a poza tym to też jest dosyć takie, nie że wydłużenie filmu, ale na pewno też jest to ciekawiej, kiedy tworzymy zarówno takiego sima i taką simkę. Zakochałam się w sukience, którą dałam tej simce złości. Nie wiem, co jest piękna. Z reguły raczej nie wykorzystuję aż tak, bo powiedziałam, że to dosyć tak nawet sporo roznegliżowana sukienka. Ponieważ no w sumie nie wiem za bardzo, gdzie bym ją miała wykorzystać, ale teraz wiem, że na pewno ją dostanie Scarlett. Bo kochani,
mogę Wam już to powoli mówić oficjalnie. Team Scarlett oczywiście wie o tym, więc zapraszam Was na grupę, znaczy nie oczywiście, ale dowiedziała się o tym właśnie wczoraj, albo przedwczoraj, zależy kiedy rzucę ten film. Scarlett powoli szykuje się do powrotu, ale jaki będzie ten powrót, z czym on będzie związany, dowiecie się oczywiście z czasem. Na pewno Scarlett, oczywiście mówię o Scarlett ze Stu Dzieciaków, ona żadnych dzieci już rodzić nie będzie, jeżeli mielibyście taki pomysł. I na pewno cały klimat tej serii, jeszcze nie wiem czy meble, ale na pewno CEO-owie będą utrzymani w stylu alfa, a to dlatego, że mam swoje serie właśnie związane z Maxi, z Match, czyli RWDG, czyli Barbie i wypadałoby stworzyć taki ukłon w stronę też właśnie panów, tak mi się wydaje, modów alfa i zrobić serię na starych zasadach, czyli serię związaną właśnie z tymi modami. Także no, Scarlett szykuje się do powrotu, ale jak będzie wyglądać ten powrót i co się jeszcze tam będzie działo, to na razie Wam zdradzić nie mogę. Na pewno możecie tego oczekiwać. W końcu za niedługo wybiję 60 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Prawdopodobnie może być tak nawet, że już wybiję te 60 tysięcy na moim kanale, więc no, wypadałoby już tak zająć się jakąś nową serią, jakąś odmianą na kanał. Powiem Wam, kochani, że przed chwilą całkowicie zostałam wybita z rytmu, ponieważ mam siostrzenicę tutaj w domu rodzinnym na ferie i jest też moja mama, wiadomo, więc tutaj jakieś piski, krzyki, zabawy i w ogóle się odbywały, więc oczywiście w pokoju, w którym nagrywam sobie dźwięk. Dlatego ja już będę też kończyć, ponieważ dziewczyny mnie tutaj wołają i no, wypada do nich zejść, prawda, a nie siedzieć przed komputerem. W każdym razie, jeżeli podoba Wam się kas z emocjami, jeżeli chcecie więcej kasa, w którym będę podawać Wam mody, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, ponieważ to jest bardzo istotne. Na podstawie zawsze tych Waszych reakcji ja oceniam, czy chcecie jakąś serię, czy chcecie jakiś odcinek szybciej, czy później, więc zawsze biorę Waszą aktywność pod uwagę. Tak czy tak, dziękuję kochani za oglądnięcie tego filmu i widzimy się, bądź słyszymy już, wydaje mi się, jutro. Pa, pa!